bardzo serdecznie z tej strony. Przed nami kolejna nowa seria na moim kanale, w której będę opowiadać o filmach, które lubię. Pierwszy film, o którym chciałabym wspomnieć, myślę, że jest to film, który jest bardzo znany i każdy o nim słyszał, więc nie będzie to raczej zachęta do obejrzenia go, chociaż może są i tacy, którzy nie znają. Jednak bardziej chciałabym powiedzieć, co ja sądzę o tym, jak ja go odbieram. Mianowicie chodzi o Leona Zawodowca. Jest to film z 1994 roku, czyli ma już parę lat. Jak zapewne wiecie, opowiada on o głowym Leonie, który jest płatnym mordercą i który dość przypadkowo, ze względu na to, że uratował życie nastoletniej Matyldzie, granej przez Natalie Portman, Leon, czyli Jean Reno, ratuje życie, ponieważ cała jej rodzina została zabita z podaży narkotyków i no, nie tylko przez handlarzy, naprawdę policja też jest to zamieszana, co jest dość oryginalne, ponieważ jest takim oceniem tego, co zwykle się widzi czy myśli. Mamy policjantów działu narkotykowego, którzy naprawdę są tymi złymi. Znaczy, nie mówię, że każdy, jednak Gary Oldman grał szefa oddziału narkotykowego, który nie był raczej dobrym człowiekiem. Sam brał narkotyki, co jest dość ironiczne, ponieważ miał rozprawiać się z nim, a nie sam zażywać, który nie ma problemów z tym, żeby zabić niewinnych, kobiety czy dzieci, którzy uciekają, tak naprawdę nie są wmieszani w sprawę. Mamy również Leona, który jest płatnym mordercą, a tak jest jednak przedstawiony w tym filmie jako ten dobry. Są różne kontrowersje, jeśli chodzi o ten film. Są ludzie, którzy nie zgadzają się z tym obrazem, że to właśnie Leon jest tym dobrym, ale myślę, że każdy z Was sam musi sobie na to pytanie odpowiedzieć. Jakby nie było, Leon uratował małą dziewczynkę, 12-letnią Matyldę, jednak no cóż, nie można powiedzieć, że był całkiem czysty, szlachetny, ponieważ zabijał ludzi. Cóż dalej? Matylda straciła całą rodzinę, a poza tym ta rodzina nie była zbyt dobra. Bili małą, tak naprawdę nikt się nią nie interesował. Straciła ona również kilkuletniego braciszka, jedyną osobę, którą kochała z całej swojej rodziny. I Matylda nie ma gdzie pójść. Nie ma żadnej rodziny, a poza tym nadal jest ścigana przez policję, która wymyśliła sobie, że nie wystarczy zabić tylko gościa, który faktycznie
ukrył narkotyki, czyli ojca Matyldy, ale również całą rodzinę, bo no cóż, bo tak. Więc chcą zabić również Matyldę, której udało się ukryć. Po czym Matylda przekonuje Eleona, żeby pozwolił jej zamieszkać ze sobą. I nie tyle zamieszkać, co myśliła sobie, że no również będzie zabijać. Że chce zemścić się za braciszka i zabić tych policjantów. Zabili małego. Nie jest to łatwy w cenie. Tak naprawdę mamy tutaj wiele moralnych problemów. Mamy Leona, który jest dorosłym facetem. Jednak nie jest do końca lotny. Nie wiem jak. Jest niezbyt inteligentny i chwilami zachowuje się jak dziecko. Tak naprawdę można powiedzieć, że Matylda jest tą dorosłą, a on jest dzieckiem. Wiesz, naturalnie nie do końca, jednak chodzi mi o to, że on nie reaguje właściwie, nie potrafi rozmawiać na ważne tematy, nie potrafi wyjaśnić dziecku, że to nie może tak być. To znaczy, nawet jeśli on jest mordercą, to jest dorosłym człowiekiem. Więc nie powinien zgadzać się, by Matylda również z nim zabijała. Jednak ona była bardzo czarującą osobą. Potrafiła przekonać go na różne sposoby. Na przykład wiedzieć mu, że ratował życie. Więc teraz, jeśli nie chce, żeby ona zginęła, to musi. Oglądałam ten film wiele razy. Dość późno go odkryłam, biorąc pod uwagę fakt, ile ma lat. Jednak zakochałam się w nim naprawdę od pierwszego obejrzenia. Wiele razy później powtarzałam seans. Co zabawne, te wiele razy, kiedy go oglądałam, zawsze dawali w telewizji zwykłą wersję. Natomiast oglądałam go niedawno i po raz pierwszy w telewizji polskiej wyemitowali, to znaczy nie po raz pierwszy, tylko po raz pierwszy ja miałam szansę zobaczyć, bo nie jest to nigdzie zapisane. Trzeba by po prostu zobaczyć, ile trwa film i mniej więcej oszacować. Chociaż to nie jest łatwe, kiedy jeszcze wchodzą do tego reklamy. W każdym razie po raz pierwszy miałam okazję oglądać wersję reżyserską. Wcześniej tylko czytałam opisy tych wyciętych scen i muszę powiedzieć, że warto. Że po pierwsze tak widać, że wycięte są bardziej kontrowersyjne sceny. Jednocześnie są to sceny, które wiele wyjaśniają. Bez nich film no nadal ma sens, tak? Jednak nie wszystko jest w nim jasne. Na przykład w jednej z tych scen mamy wyjaśnienie, co spowodowało, że Leon został mordercą. Nie tylko mordercą, a także płatnym mordercą. Jak to się stało, że przyjechał do Ameryki, ponieważ nie mieszkał tam od urodzenia. Również pojawia się tam więcej na temat innego mężczyzny, który jest szefem Leona, można powiedzieć, który zleca mu morderstwa i jego pieniędzy. Mamy również sceny dość ciężkie. Sceny, w których Matylda jest jeszcze mniej dzieckiem niż była wcześniej. To znaczy w zwykłej wersji sam fakt, że Matylda strzela przez okno
z prawdziwego pistoletu. Nie wiadomo, czy trafi kogoś, czy też nie. Albo kiedy ćwiczy strzelanie z nieprawdziwej broni. I sam fakt, że chce dać pieniądze Leonowi, żeby pomógł jej zabić morderców jej brata. Natomiast w scenach wyciętych mamy faktycznie pokazane to, jak Matylda wspólnie z Leonem chodzą na akcje, podczas których, no cóż, Matylda też ma jakiś udział w morderstwach. Tak więc myślę, że wygląda to trochę ostrzej niż w zwykłej wersji, gdzie tak naprawdę nie ma pokazane, że ona chodzi z nim tam. Mamy również scenę, w której Matylda upija się. Poza tym upija się w miejscu publicznym, ale on nie bardzo wie, jak ją powstrzymać. Cóż, w oryginale Matylda pali, mimo że ma 12 lat. Myślę, że ma na to wszystko wpływ fakt, że nawet kiedy jeszcze jej rodzina żyła, to tak naprawdę nie było jej. To znaczy, mamy macochę, która nie jest jej matką, tylko, no właśnie, macochą. Nie wiadomo, co stało się z jej prawdziwą matką. Mamy siostrę, przyrodnią. No i jak już wspominałam, ojciec krzywdzi Tyldę, bije ją. Macocha nie okazuje jej uczuć. Przyrodnia, siostra mają gdzieś. I wszystko myślę, że ma duży wpływ na nią. To jest tak naprawdę jeszcze dziecko, 12-letnie dziecko, które przestaje być dzieckiem wyjścia. Myślę, że ciekawym zabiegiem jest to, że w filmie Matylda ubiera się nie jak dziecko. Nie wiem do końca, jak opisać ten styl. Nie jest, nie są to ani jakieś takie, nie wiem, czy coś w tym stylu, ale są to ubrania na pewno dorosłej kobiety. Więc to wszystko razem wygląda z jednej strony śmiesznie, a z drugiej myślę, że to jest smutne. Oprócz tego w zwykłej wersji pojawia się delikatnie, ale jednak wątek miłości Matyldy do Leona. Jak wiadomo, ona jest dzieckiem, a on jest facetem. Nie jest to pokazane na tyle ostro, by ktoś mówił tutaj o pedofilii. Poza tym Leon z jednej strony widać wyraźnie, że pokazuje jej, że nie, że tak nie można. Nie pozwala jej się zbliżać do siebie w żaden sposób. A z drugiej strony, jak już mówiłam, robi to bardzo nieporadnie. No a Matylda, no cóż, w tym wieku... Cóż, mamy kogoś, pierwszą osobę w życiu, która zechciała okazać jej uczucia, która mogła jej uratować życie, ryzykowała dla niej, która mieszka z nią, która pozwala być obok siebie, razem wykonywać obowiązki domowe, bawią się. Jest taka jedna urocza scena w filmie, w którym bawią się, przebierają postaci z filmu, a druga osoba ma zgadywać, kto to jest. Albo kiedy ochlapują się wodą, kiedy Matylda chowa się do szafy i piszczy, bo Leon chce wlać wodą. Te sceny naprawdę bardzo uroczo pokazują, że Matylda potrzebuje ojca, kogoś, kto będzie kochał, a może nawet i ojca, i kolegę, bo tak naprawdę nie ma żadnych przyjaciół, nie chodziła do szkoły. Natomiast kiedy spotyka, powiedzmy, chłopaka w swoim wieku, to kupuje od niego papierosy.
więc brakuje jej podstawowych uczuć. Może to też ma jakiś wpływ na to, że stwierdziła, że kocha Leona, a nie kocha jak ojca, tylko jak mężczyznę. Jednak ten temat jest bardzo delikatnie przedstawiony, więc myślę, że nie ma się czym oburzać, ponieważ widać tutaj, że mała potrzebuje jakiegoś zainteresowania. Natomiast w wersji reżyserskiej scenę widziałam, w której Matylda upija się, po czym w miejscu publicznym, w restauracji, prosi Leona, żeby ją pocałował. Jest również inna scena, w której Matylda przekonuje Leona, żeby spał koło niej i w tym momencie nie ma tu nic zdrożnego, ponieważ Leon boi się, jako że jest płatnym mordercą, boi się, że ktoś kiedyś chciał go zabić. Ten strach sprawia, że nie jest w stanie normalnie spać w łóżku, więc zawsze śpi w fotelu przez całe życie, zawsze będąc gotowym na obronę albo ucieczkę. Tak więc Matylda zdołała po tylu latach przekonać go, żeby faktycznie spał na łóżku. Po czym kładą się obok siebie i go przytula. Jest również scena, w której Matylda, również jest to scena z wersji reżyserskiej, w której Matylda pragnie przekonać Leona, żeby pozwolić ze sobą zamieszkać. Jest to sam początek filmu, natomiast ona daje mu taką propozycję, natomiast Leon chce się jej pozbyć. Nie bardzo trafi, nie umie zająć się dzieckiem, nie wie co zrobić. Próbuje nawet ją zabić. Znaczy próbuje, no, chodzi do niej z pistoletem, kiedy ona śpi. I potem mówi do niej, żeby rano sobie poszła. A ona, no, dość oryginalny, ale jakby nie był skuteczny sposób, przekonuje go. Gra w rosyjską ruletkę. Bierze pistolet, gdzie jest jedna kula i sprawdza, czy jeśli strzeli do siebie i umrze, to już będzie wszystkim. Natomiast chodzi jej o to, że jeśli Leon pozwoli jej strzelić, obojętnie czy z tym nabojem, czy nie, to wtedy ona będzie przekonana, już będzie wiedziała, że naprawdę zależy mu na niej. Jak się okazuje, Leon naprawdę ratuje ją przed śmiercią, bo to był prawdziwy. Tam był naprawdę nabój w pistolecie. I tyle. Jest to, myślę, że najbardziej drastyczna ze wszystkich scen usuniętych. Gdy Matylda cała zapłakana stoi z pistoletem, a on zabiera go i z ręki wyrywa. Potem wrócę już do zwykłej wersji. Okazuje się, że policjant znów stara się zabić ją. Matylda sama nie jest bez winy, ponieważ wyśledziła, kim jest i chce go zabić. Muszę wspomnieć o grze aktorskiej. Tak naprawdę moimi dwoma faworytami, kompletnymi całkowitymi faworytami, jeśli chodzi o ten film, jest gra Natalie Portman i Gary'ego Oldmana. Tak naprawdę, po pierwsze, mamy Gary'ego Oldmana, który wygrał między innymi w Harrym Potterze i lubię go w tamtej roli, jednak uważam, że rola w Leonie to była rola jego życia. Jestem naprawdę pełna podziwu, jak był w stanie zagrać postać ćpuna i świra, całkowitego świra, którego boją się nawet koledzy z pracy, który potrafi stracić panowanie nad sobą, bo mu ktoś marynarkę zachlapał krwią. A nie, że to, że zabił kogoś, tylko to, że ma marynarkę wygrać.
to, że zabił małe dziecko. Nawet policja tak naprawdę nie ma na niego wpływu. Jest taka scena, w której on musi się tłumaczyć innym policjantom z innego wydziału, który musi im się tłumaczyć z tego, że zabił całą rodzinę, a nie tylko tego handlarza narkotyków. Z jednej strony widać, że próbują go przesłuchiwać i on się wścieka, ale z drugiej strony on może sobie tak po prostu wyjść i wiedzieć, że ma to gdzieś. Czyli nie mają za bardzo wpływu. Przerażające. Kilkukrotnie powtórzony moment, w którym policjant grany przez Oldmana zażywa jakieś narkotyki, tabletki, po czym mina, jaką ma, kiedy je zażywa, jest naprawdę fenomenalna. Albo fakt, że taki stuknięty policjant, który zabija ludzi, podczas egzekucji słucha muzyki klasycznej i rozmawia ze swoimi przyszłymi ofiarami o tej muzyce klasycznej, pyta ich, co oni sądzą. Bardzo lubię, bardzo często zwracam w filmach uwagę na czarne charaktery i uważam, że Oldman jest jedną z lepszych, które widziałam. Natomiast jeśli chodzi o Natalie Portman, ona była naprawdę wtedy dzieckiem, kiedy grała w tym filmie. Widziałam ją później w innych filmach, kiedy już była dorosła. Między innymi uwielbiam film Jak Vendetta. Tam grała również. Jednak, kurczę, ona była dzieckiem w Leonie i to jest dla mnie po prostu podwójny podziw, że takie małe dziecko potrafiło z jednej strony rechotać się pijane w restauracji, z drugiej strony udawać Marilyn Monroe, wypijać się i piszczeć z Leonem, z drugiej strony potrafiło zagrać naprawdę rozpacz, strach, kiedy zapłakana stała pod drzwiami i wiedziała, że Leon obserwuje ją w wizjerze i cała zapłakana szeptała, proszę, otwórz. Naprawdę mam ciary, kiedy przypominam sobie tę scenę. Podziwiam, że potrafiła tak cudownie zagrać. Tak więc niestety muszę przyznać, że jeśli chodzi o Renault, to postać wykreowana przez niego, czyli Leon, chowa się za tymi dwiema osobami, o których przed chwilą wspomniałam. Też często spotykałam się z takim komentarzem. To znaczy, nie uważam, że grał źle. Uważam, że nie da się wypaść dobrze przy tej dwójce. Nie jestem osobą, która za bardzo zwraca uwagę na grę aktorską, chyba że faktycznie ktoś gra naprawdę albo bardzo źle, albo bardzo genialnie. Tak właśnie było w tym przypadku. Oprócz tego, jeśli chodzi o muzykę, to naprawdę na napisach końcowych, tak naprawdę pod koniec filmu jeszcze zaczyna się, pojawia się piosenka Shape of My Heart Stinga. Znałam tę piosenkę właśnie dzięki temu filmowi. Tak, dość późno, ale no cóż. Uważam, że piosenka jest naprawdę genialna i pasuje do tego filmu. Dodaje naprawdę niezły klimat. Tak jak już mówiłam, pewnie każdy z Was zna ten film, ale jeśli nie, to nie powiem, jakie jest zakończenie. Natomiast no, mamy Matyldę, która jest w trudnej sytuacji ponownie i pojawia się ta piosenka. Myślę, że to jest naprawdę wzruszające połączenie tej delikatnej melodii z Matyldą, a znowu ma kłopoty. W tym filmie jest poruszony temat
oszustwa, z zaufania, które ktoś nadużył. Mamy, jeśli chodzi o zakończenie, powiem tylko drobinę, żeby nie zdradzać, co faktycznie było na końcu. Więc mamy Matyldę, jak już wspomniałam, która próbuje zabić Oldmana i no powiedzmy, że nie udaje się jej. Próbuje zabić policjanta Stansfielda. No i cóż, on jest za dobry dla niej. Leon musi ją ratować. Robi się naprawdę nieprzyjemnie. Nie wiadomo, czy Leon przeżyje, czy będzie dalej. Zakończenie trzyma w napięciu. Bardzo zapadła mi w pamięć scena, w której Leon każe Matyldzie uciekać, a sam chce zająć się policjantami, naprawdę dużo pojmać. No i zapłakana Matylda mówi, że ona sama bez niego nigdzie nie pójdzie. Natomiast Leon próbuje wypchać ją wąskim przejściem, żeby mogła uciec. I pociesza ją, że on wróci, żeby poczekała na niego. Że dzięki niej jego życie się zmieniło. Że teraz już nie boi się spać na łóżku. Że w końcu ma korzenie, że chce żyć. Widać ogromny wpływ, jaki Matylda miała na niego. Dotychczas Leon naprawdę nie miał nic. Żył skromnie, mimo że był płatnym mordercą. I miał paprotkę, kwiatek, który kochał, nic więcej. No i dbał o tą roślinę, podlewał, czyścił. Tutaj właśnie mamy nawiązanie do korzeni. Matylda wspomniała, że gdyby kochał swoją roślinkę, to pozwoliłby jej zapuścić korzenie gdzie. Tak więc nie będę mówić, jak to się skończyło. Uważam, że jest to naprawdę bardzo dobry, który warto obejrzeć, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, a jeśli tak, to polecam obejrzeć kolejny raz. Ja na pewno jeszcze nie raz go zobaczę. Ten film jest ciekawy z wielu powodów, o których wspomniałam. Porusza kilka problemów i gra aktorska też jest naprawdę niezła. Można również, jak obserwowałam komentarze w internecie, ludzie naprawdę rozważają film na różne sposoby, rozmyślają, jakby się to mogło skończyć, co by było dalej. Więc to ma znaczenie. Film, o którym chce się rozmawiać po zakończeniu seansu, musi być dobrym filmem. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że zainteresuje Was Leon Zawodowiec, że może udało mi się powiedzieć cokolwiek interesującego dla Was. Jeśli tak, to poproszę o komentarze, subskrypcję oraz łapki w górę. Za jakiś czas zobaczymy się w kolejnym przeglądzie, który polecam. Do zobaczenia, pa!